Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. No dzisiaj jadę do Radomia na lotnisko w Piastowie. Umówiłem się z kolegami, że z rana polatamy, wykorzystamy okienko pogodowe. W sumie ponad 3 tygodnie nie latałem z uwagi na deszcz, silny wiatr. A dzisiaj trzeba tą pogodę wykorzystać. No i dobrze rozpocząć dzień przede wszystkim. Jest godzina 6. Zostało mi około 10 km do Radomia. Także myślę, że dzień dzisiaj będzie dobrze rozpoczęty. No jestem w Jastrzębi. Zostało 7 km do Wsoli, do lotniska około 9. Także już niebawem spotkam się ze znajomymi. A to chyba jest najważniejsze. No jest dosyć chłodno, bo 3 stopnie w tej chwili przy gruncie. Tutaj termometr w samochodzie mi pokazuje. Dlatego w samochodzie ciepło, na dworze rześko. Niezbyt chciało się wstawać, ale cóż, są rzeczy ważne, ważniejsze. No, jesteśmy na lotnisku, Mariusz już jest. Podobno bardzo mokro, także nie wiem, czy dzisiaj polatamy, zobaczymy. No praktycznie tutaj się pływa, faktycznie. O, czuję, że kurde mokro jak cholera. Kurde, cześć. No. Kiedy podnieść się nie możesz i ogarnia cię zwątpienie, wtedy nie płacz, ptaku, nie płacz, podnieś głowę w stronę nieba, uwierz skrzydłom, własnym skrzydłom, one kiedyś ci pomogą unieść się nad ziemię, wstać. Lot twój będzie tak wysoki, lot twój będzie tak daleki, ile wiary i nadziei własnym skrzydłom możesz dać.
No, ja właśnie czekam na Mariusza. Przed chwilą wylądowałem. Mariusza już słychać. Także już nadlatuje. To praktycznie jest flauta. Delikatnie jakieś tam pomruki powietrza. No, ale się nie ma co dziwić. Jest godzina w tej chwili 7. Dobra, i zróbmy parę ujęć Mariuszowi. Mgły nad lotniskiem. Rewelacyjnie to wygląda. Masakra, dosłownie w niektórych miejscach błoto. Załapało, dobra, wyjechałem. No, mało brakowało. Dosłownie woda stoi w trawie. Także dzisiaj polatane było naprawdę rewelacyjnie. Poza tym, że było trochę chłodno, ale to się da przeżyć, bo nie w takich warunkach się latało. Tylko tyle, że ta woda, która stała na startowisku, ale udało się zrobić tak, żeby skrzydło było suche. Nieraz przy wieczornych lotach, jak rosa osadza, bardziej skrzydło było zawilgotniałe niż teraz. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych spotkań tutaj u mnie na kanale. A jeżeli się podoba, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żebyście wiedzieli o nowych filmach, które powstają tutaj podczas lotów. Pozdrawiam, na razie, cześć.